Wspólna zabawa i chęć do walki połączyło uczestników 8. edycji Olimpiady Sportowej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Zawody, w których wystartowali uczniowie z kilku szkół podstawowych i gimnazjów, odbyły się 18 czerwca w bełchatowskiej hali Energia. Paraolimpiada ma za zadanie integrować środowisko, a więc biorą w tym przedsięwzięciu udział również dzieci pełnosprawne, które chodzą razem z dziećmi niepełnosprawnymi do klas integracyjnych. Biorą udział w tym dzieci od nas ze szkoły oczywiście. Zaprosiliśmy w tym roku również gimnazjum numer 1. Też dzieci niepełnosprawne biorą udział. Gimnazjum ze Szczercowa, ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz ze szkoły podstawowej numer 8 i ze szkoły podstawowej numer 13 z Bełchatowa. Olimpiadę uroczyście otworzył prezydent Marek Chrzanowski, który podkreślał, że integracja uczniów pełno- i niepełnosprawnych jest niezwykle istotna. Spotkanie dzieci i młodzieży w hali Energia poświęcone współzawodnictwu w ramach paraolimpiady, a więc klasy integracyjne z terenu naszego miasta, a również z powiatu bełchatowskiego, spotykają się po raz kolejny po to, aby rywalizować również przy udziale tych dzieci, które są po prostu niepełnosprawne. Myślę, że to duże wyzwanie, klasy integracyjne, to wszystko, co się dzieje w naszych szkołach, aby ci młodzi ludzie spotykali się z normalnością, ze swoimi kolegami, koleżankami, których los tak nie doświadczył. Myślę, że to bardzo ważne. Jest to również dobre doświadczenie dla pedagogów, dla opiekunów. To trudny proces kształcenia tych młodych ludzi. Na uczestników czekało kilka konkurencji, wśród nich m.in. rzut do kosza, celowanie piłeczką do bramki czy slalom. Nie zabrakło także zmagań zespołowych, w których wspólnie wystartowali uczniowie pełno- i niepełnosprawni. Na wszystkie dzieci czekały nagrody oraz poczęstunek. Nie ma drużyn międzyszkolnych na przykład z konkretnej szkoły czy z konkretnej klasy, tylko właśnie jest losowanie uczestników drużyn i wtedy wszyscy mają szansę wygrać i nie ma znaczenia, kto jest z jakiej szkoły czy z jakiej klasy. Oczywiście nagrody są dla wszystkich dzieci przewidziane, jednakowe, takie same. Dzięki sponsorom mamy dużo ciekawych nagród. Dla tych dzieci najważniejsze jest oczywiście uczestnictwo i to, że mogą się cieszyć ze wspólnego przebywania z sobą, zaprezentować swoje umiejętności. Jak podkreślają organizatorzy, szkoła podstawowa numer 1 oprócz sportowych emocji olimpiada przyniosła także wiele radości i uśmiechu na twarzach uczestników. Stąd już dziś rozpoczęły się przygotowania do jej kolejnej 9. edycji.